Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was w kolejnym odcinku z Grida 2019. Tak jak mówiłem, no będziemy nagrywać kolejne odcinki z tej gry, ponieważ bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba ta gra. No i co, ale jakoś trzeba zacząć gierkę. Widzę fokusa na początku, no to przejdziemy sobie w coś fokusikiem. Osobiście ustawiłem już tam parę ustawień według siebie, kierownicę i tak dalej. Także mam nadzieję, że będzie się jeździło jeszcze lepiej niż dotychczas. Dobrze, ukończ przynajmniej na trzecim miejscu TC2 UK Open Race 2 Rounds. No dobra, dwie rundy i musimy kupić autko. Jako iż jesteśmy VIP-em, to mamy pewnie jakąś zniżkę tych aut na te auta i możemy je kupić lepiej. Dobra, moc, waga. Wiecie co, nie będę się kierować mocą ani wagą, bo wszystkie auto są bardzo podobne. Wezmę po prostu to auto, które mi się podoba. Wziąłem Audi RS3 LMS i wezmę. I kupione. Dobry wybór. No, dziękuję, dziękuję. Barwy. To było 9, 4, o matko, raz, 2, 3. O, tutaj są. Sport motorowy. Mogę tuningować sobie normalnie, kurde. Ale mam zablokowany. O, biorę ten. Biorę ten. Urban Prestige, o kurde. Kurde, Prestige. No nie mam Prestige'u, grafika. Nie, zostajemy przy tym, co kupiłem. To jest kozak. Jademy z nimi. Okej, okay, na pierwszym miejscu jest jakiś Michael. Michael. Mike Wazowski. Jazda, jazda. Na dzisiejszych zawodach. Krystel, czego możemy oczekiwać? Jak wygląda sytuacja? Mamy tu zaciętą walkę na krawędzi. Jeśli ktoś nie zetrze tu choćby odrobiny lakieru, to znaczy, że cały czas prowadził, albo że jest największym szczęściarzem pod słońcem. No tak, na pewno czeka nas dziś wspaniały wyścig. Start już niedługo. Do usłyszenia wkrótce. No, trzymajcie się. Tuning. A czemu? Ja chcę, nie, ja chcę wstecz. Dobra, jest ok. Wstecz. Ziomek, kontynuuj. Jazda. No, jedziemy. O kurde. Ej, bieg mi wyleciał, czy co? Ja pierdzielę. I... Serio? Dostanę karę w okrężeniu, o kurde. Ej, to jest trudne. Ej, myślałem, że to będzie łatwiejsze, kurde. Co jest? Ja się gubię w biegach. Siódemki to na pewnie nie ma. Jazda. To jest naprawdę mega trudne. Oni nie dadzą się wyprzedzić. Ja jestem na poziomie średnim, nie na łatwym, bo na łatwym to nie... Nie byłaby gra, ale jestem na poziomie średnim, a oni i tak nie chcą się dać wyprzedzić. Jeszcze się przepychają, kurde. Ich wyprzedzić jest tak trudno, jakbym miał wjechać w betonową ścianę i ją ruszyć. Dobra, zyskuję, próbuję. Dobra, z czwóreczki, nie... Ej, koleś ma takie same malowanie jak ja. Kurde. Czyś ty byłbyś... Co? Ja gadam. Czy ty jesteś w moim teamie? Dawaj, dawaj. Czemu mi się bieg nie chce wrzucić? Halo, czy ja za szybko puszczam sprzęgło? Koleś w fokusie, proszę cię, suń się. Agresywnie trzeba jeździć.
I Subaru bierze cię. Znaczy ja cię biorę. Biorę cię, no i pięknie. No i subcio. O kurde, kurde, kurde. Nie. Pauza. Zapomniałem, że ja kamerki nie nagrywam. A nie, nagrywam. Kurde, ale to... Co jest? Zaraz do tego wrócimy, bo zawody zaraz się zaczną. Ale w topę zaliczyłem. Mój durny mózg pomyślał, że nie nagrywa się GoPro, a GoPro się nagrywa. Cały czas. Dobra, ale teraz przynajmniej przejedziemy lepiej ten wyścig. Bez żadnej kary. Ale obijać się z nimi trzeba, bo no nie przepuszczą cię. No nie przepuszczą. Dawaj. Teraz mam dobry czas, lepszy. O, Nick Whittle, czy nie wiem jak się czyta jego nazwisko, ma takie same malowanie jak ja w mojej RS3. Bardzo mi się podoba te RS3. To było dobre. Subaru, daj mi miejsce. Ej, halo, halo, ziomek. Proszę mi tu nie wjeżdżać na mój tor jazdy, tak? Kurde, aż mnie noga swędzi. O, o, było ledwo, ledwo zrobione. Dobra, jazda. Dobry start, trzymaj przewagę. Trzymam. Kimkolwiek jesteś, pewnie moim menedżerem czy coś. Shit. Sorki. A, i dodałem sobie lusterko wsteczne na samej górze, żeby było widać po prostu bez obracania się, kto za mną jedzie. No to jest przydatne. Dobry zakręt zrobiłem. No to fajnie, jak zrobiłem dobry zakręt. To dobre. Troszkę za szeroko, ale... I tak dobrze. Okej, okay, pełne skupienie i Oskar robi dobrze trasę. Tylko czemu mi się obzdarało, kurde, że ja GoPro nie włączyłem do nagrywania? Ja pierdzielę. Już byśmy skończyli ten wyścig. Myślałem, powiem wam szczerze, że gra wyjdzie gorzej. W sensie, nie byłem przekonany co do tej grafiki i HUD-a, ale tak grając z minuty na minutę, moja opinia zmienia się, bo gra się naprawdę przyjemnie. Wizualnie też jest nienagannie, gra jest ustawiona oczywiście na maksymalne ustawienia graficzne. Także gra się lodzio miodzio. Czego chcieć więcej tak naprawdę? Ja ogólnie jestem fanem serii Grid. O, fakt, nie trafiłem w bieg. Bo gram w Grida praktycznie od jego pierwszej wersji, od Grida 1. Wtedy to się jeszcze nazywał Race Driver Grid. Teraz to już się nazywa samo Grid. Bez tego przedrostka Race Driver. I uwaga, bokiem. Zawsze muszę wjechać na metę. W swoim stylu. Premia 10%. Wow. Kara. Aha. A, 2 sekundy. Dobrze jest. I tak wygrałem. No i dobrze. Prędkość, technika, odwaga. Odważny to ja jestem, ale prędkości miałem najwięcej. O kurde. Osiągnij najdłuższy drift. Ale jazda. No dobra, tor drugi teraz jedziemy, tak? Bo to są całe zawody, chyba mi się wydaje. Tak sądzę. I dzisiaj jest, słuchajcie... Tak jest, zmierzamy do ostatniej rundy, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Krister, ostatnia runda. Z twojej strony
wybrać faworyta. Mogę ci powiedzieć w tajemnicy, kto to jest, ale nie powiem na głos, żeby nie zapeszyć. Już niedługo się dowiemy, jak to się potoczy, więc nigdzie się nie wybierajcie. No i oczywiście ostatni. Możesz zgłaszać się po informację. Powodzenia. Ale nie, dziękuję, bo nie wiem, na którym klawisz to się robi. Dobra, to będzie easy wyprzedzanie. Bo jest akurat takie miejsce. O kurde. Znowu bieg nie trafiłem. Dzisiaj od razu mówię, będzie troszeczkę krótszy odcineczek. Tak kilkanaście minutek. Bo od razu po odcinku mam streama. I jeszcze dla was zdążyłem nagrać Grida 2019, żeby na następny dzień go wrzucić, jak najbardziej. Korzystam jeszcze, póki na studiach są, że tak powiem, lighty na zajęciach, bo niedługo już tak nie będzie. Tu sobie na piąteczce wjedziemy. I cyk, driftem. Cztery napędzie. Gościu, gdzie ty wjeżdżasz? Cień aerodynamiczny? Dobra, pojedziemy trochę. Ale już nie, bo on zwalnia. A ja nie zwalniam. No i pięknie. To było łatwiejsze niż myślałem. A jeszcze jedno okrążenie mamy. Taki cyk. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Finałowe okrążenie. Nie oddawaj przewagi. Nie! Nie chciałbym cofnąć czas. O, dziękuję. Na szóstce. I cyk. Znowu nie trafiłem w bieg, na przykro mi. Musiałem użyć ręcznego, zobaczyć czy działa. I działa. Ale to jest cztery obud, więc... Jeszcze spokojnie, do driftów dojdziemy w tej grze. Jeszcze do driftu dojdziemy w tej grze. Będziemy mieli okazję się popisać. Nie ma co tę trójeczkę zrzucać, bo to jest za niski bieg. I znowu wjedziemy bokiem. O, pięknie. Teraz to ładnie wygląda. Najlepsze okrążenie, 47 sekund. Nawet, 2 sekundy przed innymi. I drugi lewy wbijamy, nowy poziom. Poziom odblokowany. Cieszę się. Finisz na drugim. Ukończy na drugim miejscu, by wykonać to zadanie. I to wykonałem, kurde. I co teraz? Jakaś cutscenka, uwaga. Coś się szykuje, coś jest na rzeczy. Aha. To jest określenie takiego podium. No ładnie. No dobra, no to co, Azję sobie jeszcze zaliczymy, nie? Dawaj, Azję. Naszym Audi, a co? No to cyk, nie jestem już przynajmniej ostatni. Fajne są te komentarze podczas jazdy, naprawdę. To spoko brzmi. No i to jest wszystko po polsku. To mnie rajcuje. Czy
czyste wyprzedzanie to było, łomatko. Sebastian Hansen, chodź tu, gościu. Juhu! O, to było trudne, naprawdę. Już myślałem, że będzie po mnie. Tu same Subaru. No halo, trafię w ten bieg, gościu. No, ja nie mogę trafić na skrzyni biegów w bieg. Dawaj. Dzida. No, to szybciej. Pajek mi zajeżdża, pajek mi zajeżdża. Podcięcie, cyk. Do odcinek, fajna odcina, tutaj popcorn mam zamontowany. Dobra, gościu, dziękuję. Ale ja nadużywam słowa gościu. Generalnie i gościu. No tą trasę też pamiętam z Grida jedynki. Nawet w sumie niedawno im jeździłem, tylko tam to wszystko było takie pomarańczowe, a tutaj mamy wszystko w takich naturalnych kolorach, w sumie stonowanych. Fajne są tutaj cienie. Naprawdę mi się podoba. Grafika jest na wysokim poziomie, bo jest to gra aspirująca na symulator, myślę. Jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to symulator, czy arcade'ówka, bo nie grałem jeszcze wszystkich trybów gry typu drift, na którym się okaże bardzo dużo rzeczy. Ale jak na razie, po, nie wiem, godzinnej rozgrywce, mogę powiedzieć, że nieźle. O, no, 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 no. Pa, jeszcze nie ukończę pierwszy, ale jazda. Za szybko się wjechało w zakręt. Dobra, jest, udało się. Podoba mi się muzyka, naprawdę. Na końcu każdego wyścigu, jak się go wygra, bo jeszcze nie wiem, jak się przegrywa. Naprawdę podoba mi się muzyka. No, zaraz będzie trzeci levelek. Jedziemy po trzeci level. Ostatnia runda i tu wszystko się rozstrzygnie. Wygląda na to, że mamy przed sobą zaciekły wyścig. Widzieliśmy niezły pokaz jazdy, a w obecnej sytuacji mamy paru potencjalnych zwycięzców. Zobaczymy, kto wzniesie się na szczyt. Już nie mogę się doczekać. Już niedługo się dowiem. Dobrze, zaraz do tego wrócimy, bo zawody zaraz się zaczną. Aha, czyli to jeszcze na tyle jest fajnie, że jak ja przerwę tą prezentację podczas pokazu aut, ona też to przerwie i zacznie mówić o wyścigu. O matko ludzie. Trochę mnie się auto uszkodzi, bo nas jest tylu, że ja nie mam jak ich wyprzedzić, bo się tu pchają. Ja też się pcham, cyk. Tam już gościu poddenerwowany za mną jedzie. O! Ciasna trasa, powiem wam. W następnym odcinku włączymy sobie już uszkodzenia pełne, bo jak na razie mam uszkodzenia wizualne tylko, dlatego mogę przywalać w nich ile chcę. Ale skoro to ma wyglądać jak symulacja, to wyłączymy sobie jej uszkodzenia. Masz przeciętne tempo, zyskaj coś na drugim okrążeniu. Kontroluj się trochę, to była chyba lekka przesada. A kto jest moim... Za mną jest mój główny rywal, proszę, proszę. Kontroluj się trochę, dobrze, przepraszam. Przebiłem ci rękę? Nie, nie przebiłem. Ale kolega jest zły, że się w niego władowałem. No ale jak oni jeżdżą, jak... łamagi. Dziękuję za zrobienie mi miejsca, koleś. Pozdrawiam z pierwszego miejsca. Może kiedyś będziesz mógł być tak dobry jak ja, panie bocie. O, i teraz tamten Nemezis się we mnie wpieprze pewnie. Za późno hamowałem.
Dobrze, że ten mój Nemezis jest dosyć daleko, to nie wpieprzył się we mnie. Bo wiem, że potrafią w tej grze nasi wrogowie się wpieprzyć w nas. Na spokojnie, pięknie. Perfekcyjny zakręt to nie był, ale był to zakręt, który, że tak powiem, zapewnił mi zwycięstwo. I cyk, znowu bokiem. Mówię, ja efektywnie muszę wjechać w każdą metę. Zawodnik wagi ciężkiej, odblokowane osiągnięcie. Teraz będę tak sypać tymi osiągnięciami na początku gry, jak na początku każdej gry, nie? Zawsze tak jest. Na początku tyle się sypie tych osiągnięć, a później już tak stopuje, postopuje, no bo już mamy prawie wszystko odblokowane, nie? No i cyk, no i pięknie. DC2 Asia, finish na pierwszym. Okej. Okay. Nagrody, dziękuję. I znowu pokazuje się podium, znowu te same auta? Chyba poprzednie podium kończyło się identycznie. Focus na trzecim, na drugim Subaru i na pierwszym RS3 LMS. No ładnie. No ja nie narzekam, mi się bardzo podoba. Także, moi kochani, mamy już ukończone dwa pierwsze zawody, Touring. W następnym filmie myślę, że weźmiemy się tym razem za stock, za auta muscle, bo widzę, że tam są muscle cary. Ale to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, jeżeli wam się podobała ta seria z Grida, bo będziemy ją kontynuować. A teraz się z wami żegnam, także trzymajcie się, dzięki za oglądanie i cześć!